Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 54 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomócmy się słowami psalmu 35 wersety od 17 do 28. Jak długo Panie, będziesz na to patrzeć? Wyrwij moje życie tym, co ryczą. Lwom moje jedyne dobro. Będę składał Ci dzięki w wielkim zgromadzeniu, będę Cię chwalił wśród licznego ludu. Niech wrogowie zakłamani nie cieszą się ze mnie, nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami, bo nie mówią o tym, co służy pokojowi, a dla spokojnych w kraju obmyślają zdradliwe plany, i otwierają przeciw mnie swe usta, mówią: Ha, ha, widzieliśmy na własne oczy! Widziałeś, Panie, zatem nie milcz. O, Panie, nie bądź ode mnie daleko. Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa, w mojej sprawie, mój Boże i Panie. Osądź mnie, Panie, Boże mój, w Twej sprawiedliwości. Niech się nie cieszą oni nade mną. Niech nie pomyślą w swym sercu, ha, tegośmy chcieli. Niechaj nie powiedzą, otośmy go pożarli. Niech się zmieszają i wszyscy razem zawstydzą ci co się cieszą z moich nieszczęść niech się okryją wstydem i wzgardą którzy przeciwko mnie się podnoszą a przychylni mej sprawie niech się radują i cieszą i mówią zawsze wielki jest pan który chce pomyślności swojego sługi a język mój będzie głosił twoją sprawiedliwość i nieustannie twą chwałę Podróż Izraelitów do ziemi obiecanej powoli dobiega końca. Mojżesz wychodzi na górę Nebo, aby zobaczyć ziemię obiecaną, do której jednak nie będzie mógł wejść z powodu wcześniejszego przewinienia. Bóg nakazuje Mojżeszowi przekazać władzę Jozuemu, co Mojżesz czyni kładąc na nim ręce w obecności całej wspólnoty, zapewniając w ten sposób ciągłość przywództwa. Gesten stanie się znakiem liturgicznym chrześcijan podczas konsekracji udzielanej w sakramencie święceń. Niebo stanie się miejscem śmierci i pochówku Mojżesza, a jego grób znajduje się tam po dzień dzisiejszy. Przeczytajmy Księgę Liczb rozdziały 26 i 27. Po tej pladze rzekł Pan do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona: Dokonajcie obliczenia całej społeczności Izraelitów według rodów, od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki. Mojżesz więc i kapłan Eleazar na stepach Moabu naprzeciw Jerycha nad Jordanem tak zarządzili. Od dwudziestu lat wzwyż, jak to Pan nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu, spisze się lud. Otóż Izraelici, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli następujący. Pierworodnym Izraela był Ruben. Synami Rubena byli Henoch, od którego pochodzi ród Henochitów. Od Pallu pochodzi ród Palluitów. Od Hesrona pochodzi ród Hesronitów. Od Karmiego ród Karmitów. To są rody Rubenitów. Liczba spisanych wynosiła 43 730. Synowie Pallu – Eliab, a synowie Eliaba – Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to właśnie ci, którzy, jako przedstawiciele zgromadzenia, powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi ze zgrają Koracha podczas jej buntu przeciw Panu. Wtedy Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich i Koracha, podczas gdy zgraja zginęła strawiona przez ogień 250 mężów. Tak stali się oni jakby znakiem ostrzegawczym. Synowie Koracha jednak nie zginęli. Synowie Symeona według swoich rodów. Od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów, od Jamina ród Jaminitów, od Jakina ród Jakinitów. Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów, od Saula ród Saulitów. To są rody Symeonitów, 22200. Synowie Gada według swoich rodów. Od Sefona pochodzi ród Sefonitów. Od Hagiego ród Hagitów. Od Szuniego ród Szunitów. Od Ozniego pochodzi ród Oznitów. Od Eriego ród Eritów. Od Aroda pochodzi ród Arodytów. Od Areliego ród Arelitów to są rody Gadytów, według tego, jak zostali spisani. 40 tysięcy pięciuset. Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan. Synowie Judy według swoich rodów. Od Szeli pochodzi ród Szelanitów, od Peresa ród Parsytów, od Zeracha ród Zerachitów. Synowie Peresa. Od Hesrona pochodzi ród Hesronitów, od Hamula ród Hamulitów. To są rody Judy według tego, jak zostali spisani. Siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset. Synowie Isachara według swoich rodów: Tola, od którego pochodzi ród Toalitów, od Puwy pochodzi ród Punitów, od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów, od Szimrona ród Szimronitów. To są rody Issahara, według tego, jak zostali spisani, sześćdziesiąt tysiące trzystu. Synowie Zabulona, według swoich rodów. Seret, od którego pochodzi ród Sardytów, od Elona ród Elonitów, a od Jachleela ród Jachleelitów. To są rody Zabulonitów, liczące sześćdziesiąt tysięcy spisanych. Synowie Józefa według swoich rodów: Manasses i Efraim. Synami Manassesa byli: Makir, od którego pochodzi ród Makirytów. Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileadytów. Synami Gileada byli Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów, od Heleka pochodzi ród Helekitów, dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów, wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów i Hefer, od którego pochodzi ród Hefrytów. Selowchad, syn Hefera, nie miał synów, lecz tylko córki. Córkom Selofchada było na imię Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. To są rody Manassesa, według tego, jak zostali spisani: 52 700. To są synowie Efraima, według swoich rodów. Od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów, od Bekera ród Bakrytów. Od Tahana ród Tachanitów, a ci są synowie Szutelacha, Eran, od którego pochodzi ród Eranitów. To są rody Efraimitów, razem trzydzieści tysiące pięciuset spisanych. Są to potomkowie Józefa według swoich rodów. Synowie Benjamina według swoich rodów, Bela, od którego pochodzi ród Baleitów, od Ażbela pochodzi ród Ażbelitów. Od Achirama ród Achiramitów. Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów. Od Hufama ród Hufamitów. Synami Beli byli Ard i Naaman. Od Arda pochodzi ród Ardytów, a od Naamana ród Naamitów. To są potomkowie Benjamina według swoich rodów, według tego jak zostali spisani 45600. To są synowie Dana według swoich rodów. Od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów. To są potomkowie Dana według swoich rodów. Wszystkie rody Szuchamitów, według tego, jak zostały spisane, 64 400 spisanych. Synowie Asera, według swoich rodów. Od Jimny pochodzi ród Jimnaitów. Od Iżwiego ród Iżwitów. Od Beri ród Beriaitów. Od synów Beri pochodzą. Od Hebera ród Hebrytów, od Malkiela ród Malkielitów. Córka Asera nazywała się Sarach. To są rody Aserytów, według tego, jak zostali spisani: 53 400. Synowie Neftalego, według swoich rodów: Jachsel, od którego pochodzi ród Jachselitów, od Guni ród Gunitów, od Jesera pochodzi ród Jisrytów. Od Shillema ród Shillemitów. To są rody Neftalego, według tego, jak zostali spisani: 45 400. Ogólna zaś liczba wszystkich Izraelitów, według tego, jak zostali spisani: 601 730. Następnie tak mówił Pan do Mojżesza: Pomiędzy nich ma być kraj rozdzielony, według liczby głów, jako dziedzictwo. Pokoleniu, które ma więcej ludzi, przypadnie większy dział, a temu, które ma mniej, mniejszy. Każdy otrzyma przydział odpowiadający danym spisu. Kraj ma być dzielony losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach. Losem ma być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy rody liczne i mniejsze. A oto spis Lewitów według ich pokoleń. Od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów. Od Kechata ród kechatytów, od Merariego ród merarytów. A dalsze rody Lewitów to Libnici, Hebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kechat był ojcem Amrama. Żona Amrama nazywała się Jokebet, a była córką Lewiego urodzoną w Egipcie. Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam. Aaronowi urodzili się Nadab, Abichu, Eleazar oraz Itamar. Jednak Nadab i Abihu zginęli, gdy nieśli przed Pana inny ogień w ofierze. Było ich wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż 23 tysiące. Nie byli jednak spisani wraz z Izraelitami, bo nie otrzymali działu pośród Izraelitów. To byli ludzie, których spisali Mojżesz i kapłan Eleazar na stepach Moabu w pobliżu Jordanu naprzeciw Jerycha. Pośród nich nie było nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu Izraelitów na pustyni Synaj. Rzekł im bowiem Pan, że umrą na pustyni i nie zostanie z nich żaden oprócz Kaleba, syna Jefunnego, i Jozłego, syna Nuna. Następnie przyszły córki Selofchada, syna Hefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, syna Józefa. Nosiły one imiona Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. Wystąpiły przed Mojżeszem, kapłanem Eleazarem, przed książętami i całą społecznością u wejścia do namiotu spotkania i rzekły. Ojciec nasz umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy się połączyli przeciw Panu, do zgrai koracha. Umarł za swoje własne grzechy, a nie miał synów. Czemuż więc imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć z jego rodu? Daj nam przeto posiadłość pośród braci naszego ojca. Mojżesz przedstawił ich sprawę Panu, a Pan rzekł do Mojżesza: Córki Selofhada mają słuszność. Daj im bez wahania posiadłość dziedziczną pomiędzy braćmi ich ojca i przekaż im jego dziedzictwo. Izraelitom zaś wydaj następujące polecenie: Gdy umrze mąż, nie zostawiając syna, wtedy jego dziedzictwo przeniesiecie na jego córkę. Jeśli by nie miał nawet córki, wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom. Gdyby i braci nie miał, wtedy oddacie dziedzictwo braciom jego ojca. Jeżeli jego ojciec nie ma braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu w jego rodzie i on je weźmie w posiadanie. Takie będzie prawo wśród Izraelitów, jak to pan nakazał Mojżeszowi. Potem pan rzekł do Mojżesza: Wejdź na tę górę z łańcucha Abarim i popatrz na kraj, który daje Izraelitom. Gdy go zobaczysz, Zostaniesz przyłączony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron, za to, że się sprzeciwiliście mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy społeczność się zbuntowała, a trzeba było objawić przed nią moją świętość, przez danie im wody. To są wody Meriba obok Kadesz na pustyni Sin. Rzekł więc Mojżesz do Pana: O Panie, Boże, duchów wszelkiego ciała. Wyznacz do kierowania społecznością męża, który by na jej czele wychodził i wracał, wyprowadzał ich i przyprowadzał, by społeczność pana nie była jak stado bez pasterza. Pan odpowiedział Mojżeszowi: Weź Jozuego, syna Nuna, męża, w którym prawdziwie mieszka duch, i włóż na niego swoje ręce. Następnie przywieź go przed kapłana Eleazara i przed całą społeczność. I ustanów go w ich obecności wodzem. Przenieś na niego część twojej godności, by cała społeczność Izraelitów była mu posłuszna. Winien się jednak stawić przed kapłanem Eleazarem, a ten będzie za niego pytał pana przez losy Urim. Tylko na jego rozkaz winni wyruszać i na jego rozkaz wracać, zarówno on, jak i wszyscy Izraelici i cała społeczność. Mojżesz wykonał wszystko, co mu nakazał Pan. Wezwał Jozuego i stawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem. Następnie włożył na niego ręce i ustanowił go wodzem, stosownie do woli Pana, oznajmionej przez Mojżesza. Rozdział 18 Ewangelii według Świętego Mateusza zawiera kluczowe nauki Jezusa dotyczące życia w społeczności chrześcijańskiej. Między innymi o pokorze, przebaczeniu, a także jak radzić sobie z konfliktami w kościele. W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim, a kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż, jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, Wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały? Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie. Żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie. To wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, Panie, okaż mi swą cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą. Uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go. Okaż mi swą cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go Katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.